Hejcie siemanko, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku z Clash Royale i dzisiaj będziemy kończyć challenge o specjalną emotkę Drilla, także na dole w komentarzach napiszcie, jak wam poszło i czy zrobiliście 12 wygranych. Także już przechodzimy do giereczki, idziemy, wbijamy, robimy 12 winów. Let's go! Okej, okay, aktualnie 11-0, tak na szybkiego jeszcze zapraszam do polskiej mocy. Takie zalecenie dostałem od liderów, więc wpadajcie do polskiej mocy. Nie jest to mój klan, ale jestem tutaj i najprawdopodobniej zostanę tu już na zawsze. Ale jak będzie, to się okaże w przyszłości. Także okej, okay, dobra. Wszystkie nagrody już odebrałem, zrobiłem tamte poziomy, także w tym momencie zagrałem o ten 12 win. Gdzie można wygrać emotkę. I w sumie nie pokazałem wam tej emotki. Smutek. Dobra, ale wiecie, jak ta emotka wygląda. Dobra, lawa. Lawa, let's go. Goblin Drill, jasne. Zabieram to, ponieważ tym mi się naprawdę gra świetnie. I nie mam co narzekać. Także let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Okej, Sand Squad Loli. Także gościu, wiesz co, ja ci na początku rzucę, piecyk. Od razu już rzucam, żeby było jasne. No nie. Barbarian Heart. Nie wiem, czy wyrzucać lawę na początku. Może nie. Zaczekam. Taktycznie VCR graj. Graj sobie taktycznie. Bez żadnych problemów. Dobra. Ten farnesik już troszkę zmienił. Lot. Dobra. Rzucam od razu. Pieprzę. Nie będę się w tym momencie czaić. Tylko lecimy z tematem. Przeciwnik wyrzucił Dianta, nie wiem co on tam może jeszcze mieć, ale z tego co widzę mam jeszcze Freeza. Więc okej, okay, spoko. Dobra, mam Arrowsy, to jest najważniejsze, żeby mieć Arrowsy. Okej, okay, czyli będę się bronić Goblin Drillem, czy może zrobić ostry push. Wiecie co wam powiem? Że chyba będę się tym bronić teraz. Tak jest. Tak jest, bronię się tym. On mi jeszcze pushuje drugą wieżę. Wow, no to niezły push mi wykonał w tym momencie. Dobra. Okej. Nie jest najgorzej. Zbijam mu pierwszą wieżę. I teraz, że rzeczywiście ten Farnace powinienem postawić sobie na prawą stronę. Ponieważ on tam będzie stawiać Barbarian Half. Chyba nawet jeszcze nie wie. Nie no, on wie, że ja mam Freeza. On wie, że ja mam Freeza. On wie. I on też ma chyba jakiegoś spela. Aha, on przecież wyrzucił ten. Dobra, nieważne. Ważne jest to, żeby zrobić Battle Healer. W ogóle raz miałem okazję zagrać tą kartą. Nie wiem, jak ona do końca działa. Dobra, ona działa tak. Okej. Wiecie co? Muszę zatrzymać tutaj przeciwników. Ponieważ tym Prince'em może zrobić bardzo mocny push. A ja zrobię coś takiego. Okej. I teraz zagram sobie lawą na stronie. Prawą stronę już w tym momencie obroniłem. Także jest naprawdę gites. Także jest gites. Robię push. Bardzo ostry push robię. Goblin Drill jeszcze na stronę. On mi chyba zbije tą lewą wieżę. To ja sobie ją zostawię, jasne. I od razu mu robię push na główną wieżę. Także musimy się tutaj poświęcić. Okej, okay, push. On też robi. Ja może go... Nie, przegrałem to. Ojej, VCR. Nie, przegrałem to. Jak ja zepsułem ten mecz. Napaliłem się na to, żeby zrobić 3 gwiazdki i zapłaciłem za to najwyższą cenę, czyli przegrana. Dobra, jeszcze raz. To tak nie może być. Dobra, Tesla, okej. Okay. Wezmę sobie Wizarda. Dark Prince, okej, okay, VCR. Nie, no, naprawdę tamten mecz mogłem wyciągnąć i go wygrać, mieć 12-0. No dobra, nie udało się. W ogóle tak jak widzicie, gram sobie nowym skinem już. Okej, okay. Graveyard, Golem, wiecie co wam powiem?
że głupotą będzie, jeśli wyrzucę golema, ale robię to. Wyrzucam golema, może zrobię od razu push, bardzo mocny z graveyardem i z golemem, chociaż szczerze nie wiem, co on tam... Nie. No. 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 Dobra, będę musiał się Teslą zablokować i to tak solidnie, chociaż nie. No momento, czekajcie, może Wizard zrobi bardzo duży damage. Tak jest, mam jeszcze... Dobra, mam jeszcze zapa, nice. I ten push idzie... Kurde. Powiem wam, że ten Electro Giant jest strasznie cholernie mocny. Dobra. On mi tu chyba zrobi połowę wieży przez to. Dobra, nie. Okej, okay, nice. Super. Dark Prince. Ciekawe, czy ma zamiar uderzyć. Nice. Super. Ekstra. Ekstra. Cieszy mnie to. Ten atak mnie teraz cieszy. Okej. Okay. Nie, źle zrobiłem. Wiecie co? Coś takiego. Teraz będę się starał więcej bronić mojej wieży. Niepotrzebnie wyrzuciłem Dark Prince'a. Robię bardzo dużo błędów momentami. Dobra. Okej. Okay. Dark Prince na lewą stronę, ale oni to nic nie zrobią, bo przeciwnik się jeszcze nie podda. On będzie walczyć do końca, bo on jeszcze ma szansę, ale z tego co... Czekajcie, czekajcie. Czy on się rzeczywiście w tym momencie poddaje? 2500. Ej, zrobimy tak. Bo ja nie wiem, co on robi w sumie. On się chyba poddał. Tak, on się poddał. Nice, super, ekstra. Więc czasami też tak jest, że po prostu ludzie się poddają. Wiecie, jakby się mu zbije szybko jedną wieżę, to później nie ma ochoty. W sumie ja robię tak samo, bo jeśli macie zakupionego pasa, no to wiecie, że później możecie sobie za darmo. No i dobra, VCR odblokował w tym momencie nową emotkę. Także nowa emotka została odebrana, może zamienię za tą emotkę i już mam, no... Mam już trochę tych emotek, mam 9 na 141, no dobra, troszkę ich mam. Dobra, może nie tak dużo jak wy, ale grunt, że mam. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. 3608 pucharków i będzie chyba 4000. Najlepsze jest to, że na to konto wydałem tylko 25 zł. I jak wbiję 4000 pucharków, to będę mega zadowolony. Ogólnie też teraz ten poziom się troszkę zmienił. Teraz można troszkę więcej tych pucharków bić niższymi levelami, ale tak czy siak będę z tego mega zadowolony. No i na sam koniec zapraszam was do polskiej mocy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek z Clash Royale. Udało wam się wygrać ten challenge? Piszcie mi na dole w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pozdrawiam. Yo!